Kino moralnego niepokoju było tym nurtem, który było elementem komunikacji twórców z widzami, w sensie społecznym, w sensie moralnym. Dzisiaj patrzymy na kino, czy Państwo patrzycie na kino jako na pewne medium w dużej mierze komercyjne, gdzie element komunikacji między twórcą a widzem jest na zasadzie, no, nazwijmy to, czysto handlowej umowy. Wtedy, w latach 70., pod koniec lat 70., było to coś ważnego, coś bardzo istotnego. Obok literatury to właśnie kino było tym polem dyskusji, polem polemik, polem sporów. Dlaczego? Ponieważ przypomnę rzecz historyczną dla Was, dla mnie nie, że wtedy Polska była krajem komunistycznym, krajem, gdzie istniała cenzura, gdzie każdy scenariusz musiał być zatwierdzony, każdy film musiał przejść kolaudację, musiał być zatwierdzony i dopiero wpuszczony na ekrany. A więc nie było takiej możliwości jak dzisiaj nakręcenia filmu i jedynym problemem to znaleźć dystrybutora. Jedyny problem i kino, które będzie chciało to wyświetlić. Nie, wtedy trzeba było pokonać przeszkody polityczne. I koniec lat 70., moi drodzy, to był okres, kiedy ustrój komunistyczny w Polsce coraz bardziej się degenerował. Rok 76 to był rok, kiedy, w skrócie powiem, kiedy pojawiły się pomysły na kolejną podwyżkę, ale wtedy także robotnicy w Radomiu, w Ursusie zaczęli strajkować. Rząd się z podwyżek wycofał. Wtedy pojawił się KOR, Komitet Obrony Robotników. Wtedy pojawiły się ruchy, które w sposób jednoznaczny powiedziały władzy komunistycznej stop, dosyć. I ludźmi, którzy ten ruch poparli, ludźmi, którzy wpisali się w ten pierwszy przejaw buntu, to byli właśnie filmowcy, którzy później stworzyli dzieła mieszczące się w kinie moralnego niepokoju. Czyli jeśli byśmy chcieli powiedzieć, czy był jakiś nurt artystyczny, który był podglebiem sierpnia 1980 roku, ruchu Wałęsy, ruchu tych opozycjonistów, dzięki którym jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to takim artystycznym podglębiem było właśnie kino moralnego niepokoju. Były te filmy, które zobaczycie za moment. Te filmy były, chciałoby się powiedzieć, artystycznym głosem w ówczesnych politycznych dyskusjach. Rzadko kino dzisiaj pełni taką formę polityczną, bo jeśli pełni formę polityczną, to są to filmy najczęściej jakieś agitacyjne albo filmy gdzieś będące tekstami czysto propagandowymi, nie wiem, filmy Michaela Moora. Wtedy to były filmy polityczne, one nie były propagandowe, one były polityczne, w ważnej sprawie się jakby je tworzyło. Zatem był to jedyny chyba okres po Szkole Polskiej, gdzie ten element, jak już powiedziałem, element twórczego porozumienia w pełni nastąpił. I teraz co ciekawe, te filmy kina moralnego niepokoju, za chwileczkę powiem o nazwie, powiem o szczegółach jeszcze, te filmy moralnego niepokoju, to było bardzo ciekawe, bo te filmy pojawiły się, taki paradoks swoisty, po raz pierwszy w telewizji. Był taki cykl telewizyjnych filmów krótkich, który się nazywał Sytuacje rodzinne. I w tym cyklu mieściły się z reguły godzinne filmy, które pokazywały właśnie ówczesną rzeczywistość Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, bo tak się nasze państwo dawniej nazywało, ówczesną rzeczywistość PRL-u. I paradoks polegał na tym, że telewizja, tutaj także zobaczycie, zwłaszcza w Odzireju, telewizja to była w latach 70. pod koniec uważana za najbardziej zohydzoną, wstrętną instytucję, pełną karierowiczów, pełną obłudnych sługusów reżimu. Ale właśnie w takiej telewizji, pod wodzą Macieja Szczepańskiego, takiego szefa Radiokomitetu, powstawały skromne filmy pokazywane w głównym jakby czasie oglądalności, w prime time, między innymi z cyklu Sytuacje rodzinne. I to były filmy, w którym jakby debiutowali ci twórcy, którzy później będą tworzyć filmy kinowe. I te filmy po raz pierwszy pokazały na przykład rozpad tradycyjnego modelu rodziny, pokazały dezintegrację rodziny, pokazały dysfunkcyjność związków społecznych, pokazały, że więzi są fałszywe albo oparte na jakichś interesownych relacjach. A zatem to kino już powoli gdzieś tak podskórnie widać było, że pokazuje rzeczy, które gdzieś w społeczeństwie się dzieją. I one jakby stworzyły taką podbudowę z kolei do tych dzieł filmowych, które powstały.
Kiedy dokładnie kino moralnego niepokoju miało, albo kiedy dokładnie kino moralnego niepokoju, o jakich latach możemy powiedzieć? Historycy są praktycznie zgodni. Możemy mówić o latach następujących. Rok 1976 do roku 1981, czyli do końca, jak to się ładnie nazywa, karnawału Solidarności, do wprowadzenia stanu wojennego. Czyli 76, 80, 81. Czyli ile? 4 lata. 4-5 lat. Ale gdybyśmy na to popatrzyli od strony arcydzieł polskiego kina, które wtedy powstały, to był to jeden z najbardziej płodnych okresów w polskiej kinematografii. Wtedy powstało co najmniej kilka arcydzieł. A w roku 77 na przykład 3-4. Przez 4 lata powstały, jak rzekłem, filmy, które są filmami epokowymi, filmami niezwykle ważnymi. To był niezwykle dobry czas dla polskiej kinematografii. Czas, popatrzcie, gdzie nie można było, szanowni państwo, nakręcić wszystkiego, co się chciało. Czas, w którym te filmy nakręcone często szły na półkę, czyli były niedystrybuowane. Czyli po kolaudacji okazywało się, że film owszem jest, ale wyświetlany nie będzie. Takie były czasy. Dzisiaj twórca ma film i chce go wyświetlać nie dlatego, że mu ktoś zabrania, tylko na przykład nie ma dystrybutora. Wtedy miał dystrybutor, bo był dystrybutor państwowy, ale wyświetlać oczywiście, bo był zapis cenzorski, nie wolno było, nie mógł. Zatem rok 76 do 81. Dziełem, które nadało jakby rozmiar, kierunek, impet i dziełem, które w pewnym sensie przerosło kino moralnego niepokoju, to był już oglądany przez was Człowiek z marmuru 76 ze scenariuszem Aleksandra Ścibora-Rylskiego, który zresztą czekał 13 lat do realizacji. O tym wszystko już wiecie z poprzedniego wykładu Andrzeja Wajdy film. I ten film jakby stworzył, no można by tak rzec, tę platformę myśli, tę platformę jakby widzenia rzeczywistości wtedy. Człowiek z marmuru. Potem pojawiły się w ciągu kilku następnych lat kolejna grupa, która stanowiła trzon kina moralnego niepokoju. No i teraz, szanowni państwo, skąd nazwa? Nazwę zaproponował Janusz Kijowski, reżyser filmu Indeks, który za jakiś czas zobaczycie. Janusz Kijowski, wtedy jeden z współtwórców nurtu, piszący w tygodniku Kultura. I tę nazwę, kina moralnego niepokoju, tę nazwę zaaprobowano, przyjęto przez forum krytyków, potem także funkcjonowało w późniejszych opracowaniach. Dla wielu osób jest to nazwa niezręczna, wielu krytyków mówi, że nieudana. Ja twierdzę, że ona jednak dobrze opisuje tę rzeczywistość ówczesną. Pojawiały się inne typy, na przykład kino socjalnych niepokojów, pojawiła się taka nazwa kino nieufności, kino autentyzmu, etosu. Nie były to do końca udane nazwy. Kino moralnego niepokoju zostało. Dlaczego? Zacytuję tu wypowiedzi samego Janusza Kijowskiego. Kijowski powiedział tak. Moralny niepokój jest tkanką podstawową dla kina w ogóle, bo niepokój to konflikt. Z kolei moralność to walka dobra i zła, czyli także podstawowe składniki każdego filmu. Tyle tylko, że w latach 70. tego typu konotacje były obrazoburcze dla władzy, bo władza wtedy bała się wszystkich szlachetnych słów. Moralność to było coś takiego, co bez przymiotnika socjalistyczna nie funkcjonowało w ogóle. Państwo być może nie dostrzegacie tego absurdu nowomowy, ale wtedy pojawiały się tego określenia, czyli nie była moralność, była moralność socjalistyczna. Tak to nazywano. Innej nie było. Jeśli była, to ona była już podejrzana. Wracam do słów Kijowskiego. Groźne było już odwołanie się do dekalogu, do jakichś zasad, a niepokój też był bardzo podejrzany. Kino moralnego niepokoju. Niepokoje wybuchały na uniwersytetach, w stoczni. To zawsze kończyło się jednym, kompromitacją wiedzy. A więc to słowa Kijowskiego, które wyraźnie jakby uzasadniają semantykę tego określenia kino moralnego niepokoju. Ten niepokój tutaj wyrażony w tym filmie i odwołanie się do moralności to są praktycznie znaki rozpoznawcze tych
tych filmów. Wszystkie te filmy były przez to jakby połączone jedną myślą, jedną wspólną myślą. Drugą myślą było to, że wszystkie były w jakiś sposób opozycyjne. Wszystkie te filmy różne gatunkowo, różne rodzajowo, wszystkie dotyczyły wtedy problemów aktualnych społecznie, wtedy problemów jakby istotnych.